Dobrze, kochani, teraz przyszedł czas na kolejny przekaz myśli, będzie Jacek Noch. Chłopaki śmieją się z Jacka Nocha, no wiadomo, mówią, że no, Jacek Noch jest chory na SM, no ale nie jest tak źle jak z Piotrem Wojteczkiem, on jest chory na BDSM. Żenujące, ale musiałem. Dobrze, więc kochani, przywitajcie wasz człowiek, idealny reprezentant waszego społeczeństwa, Jacek Noch! Dobry wieczór. Nazywam się Noch Jacek i na początek chciałem Państwa ostrzec, bo po tym, co tu było przede mną, możecie nie być pewni, teraz będzie humor. To raz. Taki chory. Dwa, taki przekaz myśli dokładnie. Taki z dala. Obecnie jestem za granicą i to nie na Śląsku, aczkolwiek z paszportem. Przebywam z takim jednym Ślązakiem w żółtym sweterku, ale do niego wrócę później, jak będę mówił o Bartku Gajdzie na pewno. Zostałem zaproszony na Rozsosnowca, ale szczerze wolę być gdzie indziej, na przykład gdziekolwiek. Przebywam w Dębnie, gram tu dzisiaj właśnie imprezy. Wiem, że jest to transmitowane poprzez usługę pay-per-view i wiem też, że na pewno to obejrzę kiedyś, ale dopiero jak będzie na YouTubie za darmo, bo nie będę za to płacił z racji tego, że jestem rencistą z Sosnowca. Nie mam zbyt dużo czasu na to, by zrusować wszystkich, ale skupię się na tych, których ja znam. Nie ma ich zbyt dużo, ale dużo zna mnie z tych wszystkich tu. Nie wiem, gdzie oni są, z której strony. Chyba tu, a nie jestem pewien. Nie chciałem brać udziału w roście Sosnowca, bo wychodzę z założenia, że nie sra się do własnego gniazda, ale doszedł przelew i pomyślałem, a chuj. A propos gniazda, zaczynam roastować. Zacznę delikatnie od mojego przyjaciela, Damian Kubik. Nie będę po nim jechał jakoś specjalnie ostro, ale coś tam o nim powiem. Damian Kubik ma zeza. I nienawidzę z racji tego, że ja potrzebuję osoby, która będzie mnie prowadzić każdy jeden metr. Tak wiem, że nie chcę, żeby to był Damian, bo moje nogi nie wiedzą, w którą stronę ja pójdę. Natomiast Damiana oczy nie wiedzą, w którą stronę prowadzić. Damian ma dziewczynę. Taka, no fajna, lubię. I bardzo możliwe, że jest tu gdzieś wśród was dzisiaj, Karolina. Jeżeli jesteś, to proszę powiedz, kocham Damiana. Dziękuję, zawsze na ciebie można liczyć. Ale to nie ona jest gościem na dzisiejszym roście. Jak to Damian kiedyś do mnie powiedział, że my jesteśmy komikami nie dlatego, bo jesteśmy w tym dobrze. Jesteśmy komikami dlatego, bo nasze kobiety rzucają czasem takie perełki do nas, które w głowie nam zostają. I prawda jest taka, że Damian już parę ładnych lat gada program, który podrzuciła mu właśnie jego kobieta. I ja ją nazwę dzięki temu Ziarnem. Karolina Ziarno. Czyli można powiedzieć, trafiło się ze zowatej kurze ziarno. Następny do golenia będzie Jasiek Borkowski. Choć tu już za bardzo nie ma co golić. Ja sam bardzo szanuję, lubię, wspieram jak tylko mogę i powiedzmy sobie tak, że przypuszczam, każdy ze wspomnianych wcześniej tutaj roastujących, jeżeli doszedł do Jaśka, to coś o narkotykach mówił. Ja sam też coś powiem. Narkotyki zabrały bardzo dużo z życia Jaśkowi, przynajmniej włosów.
Oprócz tego ja, tak jak mówię, wspieram Jasiek. Mam nadzieję, że jak się zobaczymy, to przybijemy piątkę, zapalimy jointa i nie będziesz mnie bił. A ja ci w zamian gwarantuję, że w tym mieście będąc ze mną nie zginiesz, bo kto by dwie kaleki bił? Czas na trzygłowego potwora, stwora. Marcin Zbigniew Wojciech, z czego ostatnie imię to nazwisko. Marcin potrzebował osoby, na którą ludzie przyjdą, z której będą się śmiać, a ja potrzebowałem kierowcy do tego, by dowiózł mnie do miejsca, w którym będą ludzie i których będę mógł rozbawić. Dzięki czemu przez krótki czas występowaliśmy razem. Nie polecam. Następnym będzie Jakub Poczęty Merder. Ten to jest dopiero gość. Na YouTubie ma jeden program, przynajmniej jeden program, zatytułowany Ciekawostka. I szczerze powiem wam, że ten program jest o 4-5 miesięcy, nawet nie wiem. I ja się tym nie zainteresowałem, nie widziałem tego programu. Programu, który ma w nazwie Ciekawostka. Chwytliwe to nie jest. Zupełnie jak program wyborczy Arkadiusza Chęcińskiego. Miałem w zwyczaju dzwonić do tych, których będę roastował, po to, by zapytać, jakie żarty zaakceptują, z czego nie chcą, bym żartował. I w zasadzie wszyscy powiedzieli mi: Jacek, pojebał cię, rób co chcesz. Aż tu zadzwoniłem właśnie do Kuby i on powiedział mi: Jacek, proszę, nie żartuj z mojej narzeczonej. Także nic więcej o nim nie mogę powiedzieć. Przejdę do następnego bardzo szybko. Piotr Wojteczek, w skrócie Piąteczek. Nie znam gościa osobiście, ale wyczytałem parę rzeczy na necie na jego temat i jeden komentarz bardzo mnie tam zauroczył. Że Piotr Wojteczek to taki niechlub. I wtedy od razu mi się skojarzyło, że Piotr Wojteczek jest jak Sosnowiec. Niby wszystko spoko, ale przynajmniej w dwóch miejscach po prostu jebie. Pozdro Milowice i Juliusz, takie dzielnice. Jeżeli jest tu ktoś z tych dzielnic, to proszę dajcie znać. Nie ma, bo się myjecie. I na deser zostawię sobie Bartosza Gajdę. To jest dobry gość, naprawdę. Tworzył kabaretłowcy.bf raz z Mariuszem Kamagą. Sławnym żółtym sweterkiem, z którym to ja dzisiaj gram. Oprócz tego, że tworzył kabaret, z którego go wyjebali albo sam odszedł, nawet nie wiem, to ma jeszcze burgerownię w Pszczynie. Całkiem dobre rzeczy tam mają. Sztamfer, tak się nazywa, a adresu nie znam. To jest reklama, stary, mam nadzieję, że mi zapłacisz. Albo nie, nadziei nie mam, zapłać mi, stary, dobrze ci radzę. Dobrze ci radzę, bo Sosnowiec cię zje po prostu. A propos jeszcze kabaretułowcy.b. Ja bardzo lubiłem ten kabaret, ale ja jestem chory, także nie wiem, czy to dobrze. Twoja firma, burgerownia, założyłeś ją. I z kabaretu pamiętaj, że albo cię wyjebali, albo sam odszedłeś. Ja z burgerownią mówię, że będzie tak samo. Pamiętaj, że w historii ludzkości była przynajmniej jeszcze jedna taka osoba. Mianowicie Steve Jobs, założyciel firmy Apple. Mam nadzieję, że nie skończysz tak jak on i wrócisz do pracy, jak już cię wyjebie. Ale skończysz, gwarantuję, tak samo jak on, mianowicie pod ziemią. I nie chodzi mi o Australię. Chciałem coś powiedzieć o każdym gościu, ale doszedłem do chwytaka i powiem wam, ja gościa osobiście nie znam. Ale obejrzałem parę jego filmików na YouTubie i powiem wam, nie chciał mi się już roastować innych, bo chwytak biega z kartonem na głowie, więc po co mam go roastować? Sam to robi doskonale.
Dzięki Chwytakowi nie zrosły też jeszcze paru innych osób, ale Gwiazdy Wieczoru sobie nie odmówię. Mianowicie Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta Sosnowca. Jednak tak sobie myślę, panie prezydencie, jak bardzo zdesperowanym politykiem trzeba być, żeby być prezydentem Sosnowca. Ja sam, filmik tu ze mną jest dlatego, bo chciałem bronić honor tego miasta, ale mając takiego prezydenta jak pan, przypuszczam, nie da się. Nawet Jacek Majchrowski, urodzony w Sosnowcu, spierdolił z tego miasta i jest prezydentem Krakowa. Już piątą kadencję, o ile się nie mylę. Następny będzie Wojciech Modesta Maro z domu Wojciech Basiura. Co zrobił? Spierdolił. Następnie będzie Jacek Noch z domu Noch Jacek, czyli ja. I powiem wam, że jakbym potrafił, to też bym spierdolił po prostu. I zakończę, wydaje mi się, bardzo brzydko. Możliwe, że ona się tu już pojawiła wcześniej, ale jeżeli nie, to ja będę pierwszy. Katarzyna W. Matka Maci. Co by tu móc o niej powiedzieć? No, ona nie musiała nigdzie iść, żeby powiedzieć, że po prostu spierdoliła. I takie moje, panie prezydencie, pytanie do pana. Co pan tu jeszcze robi? Czy nie czas spierdala? Dzięki bardzo. Będę już kończył, bo Mariusz Kamaga kończy mój support. Widzisz, gajda, można. Także dziękuję bardzo, dobranoc, bawcie się dobrze.